Część piąta, Free Video Editora, czyli ciekawe napisy w filmie. Ponieważ już wielokrotnie tworzyliśmy nowy projekt, tym razem skorzystamy z już istniejącego, przygotowanego 20-kilkusekundowego filmiku. Na początek filmu dodajmy króciutki napis, może w takim niewdzięcznym miejscu, o tutaj. Dlaczego niewdzięczny? Dlatego, że mamy tutaj i ciemne tło, i jasne, a zatem trzeba dobrać taki napis, żeby był widoczny i w tym fragmencie, i w tym fragmencie. Użyjemy zwykłego narzędzia tekstowego. Tu mamy do wyboru tekst lub licznik. Licznik to jest oczywiście coś, co nam liczy czas filmu. Możemy dodać licznik, który będzie nam pokazywał, w której sekundzie filmu jesteśmy. To nas jednak nie interesuje. Napis od pozycji kursora, czyli na początku filmu. Ten kursor to jest oczywiście ta czerwona linia. Jak długo? Przez 24 sekundy, czyli domyślnie do końca filmu. To można przesunąć potem myszką, ale można też tutaj wpisać bezpośrednio, że chodzi mi o po prostu 04000, czyli 4 sekundy. W którym miejscu? I teraz muszę zaznaczyć na obszarze roboczym. Tutaj. Jak widzimy, tu mamy Property Window, czyli właściwości tego obiektu, który wstawiliśmy. U góry pojawiło się menu typowo tekstowe narzędzia. Tutaj zaś mamy na pasku 4-sekundowy obiekt, który odpowiada naszemu tekstowi, a który możemy oczywiście wydłużyć lub skrócić, co odpowiadałoby jego wydłużeniu. Tutaj bodajże gdzieś musimy znaleźć 3 sekundy trwania. Czy 4 sekundy trwania, tak? Duration. Oczywiście. Wprowadźmy tekst. Klik, klik i wpisujemy. To jest napis ćwiczebny. Jak widzimy, nie zmieścił się w naszym okienku. Możemy włączyć automatyczną opcję Wrap. Proszę bardzo. Czyli automatycznie przenosi słowa, żeby się mieściły w takiej szerokości, jaką ma zadaną. Akurat nam to niespecjalnie pasuje, ponieważ nie chcemy dzielić słów. Wyłączmy może tę opcję. Dodajmy tutaj zwykły Enter. Proszę bardzo, czyli to jest ten nasz napis. Jeśli bym chciał zmienić wielkość czcionki czy krój pisma, to oczywiście muszę to najpierw zaznaczyć, tak jak w klasycznych edytorach, albo wyjść z niego i zaznaczyć cały obiekt. Teraz jest zaznaczony cały obiekt. Ja go przesunę tak, żeby był oczywiście też na białym tle częściowo. I teraz mogę zmieniać jego właściwości. Nie 36 punktów, a 48. Widzimy, że teraz napis jest większy. Może auto, czyli przeskaluj wielkość ramki automatycznie do napisu. Czcionka nie Arial, a Ariendeze. To jest napis ćwiczebny. Zajmijmy się teraz kolorem. Kolor czcionki biały to jest ten text color. Brush color, kolor wokoło liter. W tym momencie jest pełna przezroczystość, czyli nie widzimy żadnego koloru, ale możemy do tego wrócić za chwilę. To jest bardzo ważne. Kolor kontrastu. Popatrzmy, co tu jest. W tym momencie jest automatic color. Jest automatyczny kolor, czyli proszę zobaczyć, jakoś jesteśmy w stanie zobaczyć, że coś tu jest, ale niespecjalnie jesteśmy w stanie czytać. Kliknijmy jeszcze raz na ten obiekt. O, wróciło nam nasze menu dotyczące tekstu. Możemy zwiększyć lub zmniejszyć grubość obwiedni tych liter. No ale niestety nic to nie daje. Dlaczego? Dlatego, że tutaj kolor jest automatyczny. Zmieńmy go ręcznie na czarny. Widzimy, że 3 piksele to i tak już jest bardzo gruba obwiednia. 2 w zupełności wystarczająca, żeby napis przeczytać także na zarówno na ciemnym, jak i na jasnym tle. Sprawdźmy, jak to wygląda w podglądzie, preview. Widzimy napis. Napis ćwiczebny, który gwałtownie po 4 sekundach zanika. Oczywiście do takiego obiektu możemy dodać wszystkie efekty wideo, jakie mamy dostępne.
A zatem na przykład klasyczny pojawianie się i zanikanie, czyli fade in, dodajmy do niego fade in. Fade in, czyli pojawianie się, zwykle jest na początku obiektu domyślnie, co można oczywiście tutaj zmienić. I trwać ma sekundę, proszę bardzo. Jeżeli chciałbym dłużej, krócej, to albo tutaj edytuję tą sekundę, duration, albo tutaj po prostu myszką przeciągam dłużej, krócej, no mniej więcej sekundę. W porządku. Ale dodajmy także, oprócz pojawiania się, fade in to jest pojawianie się, fade out, czyli zanikanie, także ma trwać sekundę. I domyślnie zanikanie jest przypisane do końca obiektu. Popatrzmy, jak to będzie wyglądało. Nie od tego miejsca oczywiście, tylko od początku sceny. Napis pojawił się w ciągu sekundy i po kilku kolejnych zanikał także przez sekundę. Dodajmy teraz napisy początkowe lub końcowe w większej ilości, które będą się scrollowały poprzez ekran. Wyjdźmy może z obiektu tego tekstowego, czyli wróćmy do sceny naszej i dodamy na koniec filmu, czyli mniej więcej w tym miejscu, napisy w troszeczkę większej ilości. Znowu niech to będzie obiekt tekst. Ma trwać od tego miejsca do końca, ponieważ są to napisy końcowe. Bardzo dobrze. I będą dość duże. No na początek tyle sobie ustawmy, potem możemy to przecież zmieniać. Jako tekst posłużę się standardowym lorem ipsum. Skopiujmy sobie ten tekst. Dla ciekawskich jest to łaciński tekst, który ma odpowiednią ilość spacji i odpowiednią ilość każdej litery tak dobraną, żeby statystycznie pasować do wszystkich możliwych teoretycznie tekstów. No, wklejamy. Oczywiście znowu wrap by się przydało. O, jak widzimy, to jest dość długi tekst. Załóżmy, że chcemy, żeby była czcionka większa. O, dajmy czcionkę 48. On się już w tym momencie nie mieści w naszym okienku. Jeszcze je zwęzimy. Już na pewno nam się nie mieści w naszym okienku. Co się stanie, jeżeli naciśniemy auto? No oczywiście okienko się wydłużyło. O, przesuńmy się tu na scenę naszą. Dobrze, przewinijmy się w dół, popatrzmy. Nasz tekst dochodzi do tego miejsca. A teraz chcemy, żeby cały się pojawiał przez 5 sekund na naszym filmie. Posłużymy się następującą techniką. Wskazujemy obiekt do modyfikacji, czyli nasz tekst i dodamy pewien efekt wideo. Niech to będzie transformacja Shift. Shift oczywiście, jak wiemy z języka angielskiego, jest to przesunięcie. Dodajemy przesunięcie. Przesunięcie domyślnie chce trwać przez cały czas swojego rodzica, czyli przez cały czas istnienia naszego tekstu. Bardzo dobrze, będziemy cały czas je przewijać. OK. Mamy przesunięcie. Na początek to przesunięcie pamięta moje poprzednie wartości. Skasujmy je. I nie mamy żadnego przesunięcia, czyli nic się nie dzieje, ale efekt już jest dodany. To teraz sobie rozwijmy tak. X-y, czyli przesunięcie w poziomie, nas nie interesuje. My chcemy przesuwać tekst ku górze. X-y zatem zostawiamy. Y-ki. Tu mamy maksymalnie wartości do 1000, ale od minus 1000, czyli możemy coś przesuwać tak naprawdę o 2000 pikseli. Początkowa wartość niech to będzie ta, natomiast końcowa wartość mamy przesunąć to w górę, czyli powiedzmy do minus 700. I zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Od 0 do 700 i patrzymy od tego miejsca do tego miejsca na podgląd. No to chyba się pomyliłem. Raz jeszcze się zastanówmy. Dusza informatyka ze mnie wyszła. Ujemne wartości mam u góry. Zmieńmy na 700. No i widzimy, że napis nam się przesuwa. Dobrze by było jeszcze dodać zanikanie na sam koniec, czyli fade out. Efekty.
Tutaj oczywiście fade out może troszeczkę dłużej, czyli 2 sekundy. OK. No to dość długo. Tak, i sprawdzamy ponownie nasz efekt. Skrolowane napisy z zanikaniem na samym końcu. Dobrze. Poznaliśmy już dwa ciekawe elementy, jeśli chodzi o napisy. Przejdźmy jeszcze do, wyjdźmy może z tego obiektu. Przejdźmy tutaj. Chcemy dodać tak zwany tooltip. Jest to dodatkowe narzędzie tekstowe. Dodamy sobie chmurkę, tak jak w komiksach, wskazującą na tego zawodnika. Oczywiście najpierw zaznaczam, od którego miejsca na linii czasu i dodajemy tooltip. Odkąd? No od tego miejsca i domyślnie do końca trwania filmu, ale to jest dla mnie za dużo. 0,9 sekundy wystarczy, ok. Czyli 9 sekund to i tak jest bardzo dużo. No i w którym miejscu? No oczywiście nad zawodnikiem. Niech to będzie jakiś tekst dla niego, tak? Format tego tooltipu, proszę bardzo, możemy sobie wybrać stąd, ale niech będzie taki. O, przesunię nad jego głowę. Tu możemy zmieniać kolorystykę, ale ta mi odpowiada. Zmienimy może tekst. Tekst zmienimy w okienku właściwości. Klikamy tutaj na tekst i możemy albo tu już wprowadzać, jeżeli to jest jedna linia, jeżeli to jest wiele linii, to sugerowałbym sobie otworzyć dodatkowe okienko tymi wielokropkami i wprowadzamy tekst. To jest napis. Przy czym napis będzie w drugiej linijce. OK. Jak widzimy, znowu wielkość jest nieodpowiednia. Skorygujemy to ręcznie. Jeśli chcemy oczywiście zmienić krój pisma czy wielkość czcionki, tutaj mamy to wszystko w okienku właściwości, Property Windows. Jak widzimy, znowu Ender jest ze 48 punktów i napis. Proszę zapoznać się z właściwościami. Popatrzmy, jak to będzie wyglądało. O. Ale jak widzieliśmy, zawodnik przesunął się w prawo, a my chcielibyśmy, żeby ten napis także się przesunął w prawo razem z zawodnikiem. No i nie trwał oczywiście tak długo, bo przesadziliśmy z długością. Ma być krótszy? Proszę bardzo. Chciałbym teraz, żeby się napis przesunął. Jedną technikę już poznaliśmy. Tym razem zrobimy to troszeczkę inaczej. Musimy najpierw wejść do obiektu, który chcemy, żeby się przesuwał i w tym momencie uaktywniła się ta ikonka. No to przez ile? Przez 2 sekundy, czyli przez długość tego trwania. Na razie domyślne parametry. OK. Skąd? Stąd? Dotąd. W porządku. Wyjdźmy. Moglibyśmy jeszcze dać tutaj dowolną trajektorię, ale niestety moglibyśmy to obejrzeć tylko w podglądzie. Natomiast wyeksportować byłoby można to tylko w wersji płatnej darmowego edytora, a jednak nie do końca darmowego, jak widać. Zobaczmy, jak to wygląda na podglądzie. O, może nie trafiliśmy do końca, ale widzimy, że efekt zamierzony, czyli przesunięcie naszego obiektu tekstowego, działa. Za chwilę się powinny pojawić nasze napisy końcowe, które są skrolowane. Tak jest. Przypomnijmy, na początku jeszcze był napis, który się pojawiał i zanikał. Myślę, że następne eksperymenty to duża frajda dla Was. Zapraszam do nich.